A więc jak już dobrze wiecie, wczoraj do CSGO zawitała aktualizacja, która dodała do gry nową skrzynkę z okazji 20-lecia Counter-Strike'a, w której do trafienia jest zupełnie nowa kosa. Ja jestem Croxy i zapraszam do oglądania. Kilka dni temu twórcy CS-a dodali na swojego Twittera krótki film, w którym dali nam jasno do zrozumienia, że do Counter-Strike'a powróci kosa, którą mogliśmy użyć w CS-ie 1.6. Tak też się właśnie stało. Oprócz kosy i nowych skinów do niej do trafienia mamy skórki, które w pewien sposób przypominają nam dane etapy z gier serii Counter-Strike, jak chociażby P90 Nostalgia, które przedstawia nam ekran startowy z CS-a 1.6, czy chociażby MP9 Hydra nawiązujące do operacji Hydra. Twórcy CS-a postanowili nawet dedykować niektóre skórki poszczególnym zawodnikom. Takim skinem jest P250 Inferno, który nawiązuje do legendarnej akcji finału Majora w Bostonie, w którym mierzyły się ekipy Cloud9 oraz FaZe Clan, gdzie w ostatniej rundzie, która mogła zaważyć na zwycięstwie FaZe Clan, Stewie w pojedynkę zatrzymał wjazd na bombsite B na ostatnie sekundy rundy. Gdyby mu się to nie udało, zamykający akcję od CT Carrigan nie pozostawiłby możliwości wygrania tej rundy graczom Cloud9. Prawdopodobnie dzięki tej akcji Amerykanom udało się wygrać Majora w Bostonie. W samym opisie skina możemy ujrzeć słowa komentatora, które zaraz usłyszycie. Zobaczcie sami tą niesamowitą akcję. Has been taken out towards the B bomb site, but out automatic's going towards A. Nothing else is going on. He's got to go back. Stewie's on his own, but look at the time. Look at the time. There's 7 seconds of blood. The bomb. They're trying to build pyramids, but there's no more play. Stewie's won the round. We're going to overtime. Cloud9 have done it. How have they done that? They came back all the way. All the way. Następnym takim skinem jest Glock 18 Sacrifice, które na polski oznacza poświęcenie, którego dokonał Wall of Meister, rozbrajając bombę w Mołotowie podczas meczu z Team Dignitas, ugrywając tym samym 15 rundę dla Fnatic. W opisie skina również możemy znaleźć słowa, które zaraz usłyszycie. Zobaczcie sami poświęcenie Olofa. Pronex finds Zipnix, not the best of starts. Flusher gets Dupree, bomb is going down. Device still kicking as Fetish waits, waits and waits and waits and finds himself a little bit of smoke to hide in, but it's a 2v4 and it's gonna be desperately hard to hold on to. Device around the world we go, but the defuse is coming in, has it, he's still going! Oh, Olaf just about gets it as the flames come in and look at the little dance of happiness. That is how to control your nerves in a situation. Dance. Ostatnim takim skinem jest Tech9 Flashout, który nawiązuje do słynnego tańca ikony światowego CS-a, a mianowicie Nothinga. Zobaczcie sami. Here, I don't have as long as the headphones cords I used to. Can you wait for that drop? Guys, you switch hands, you switch hands, you see how I switch hands? And it's all in the hips, so you shift the hips while you're doing it. Switch hands, back and forth, keep it shifting, pull out the AK. And then you dance again, and then you get a little flash, bay, dance, I'm blind. Maybe a little bomb plant. Pop off a little. Maybe a little bomb plant. Maybe a little AWP. And underhand a flash and a blind. That's it, baby. It's all in the hips. You got the Dooley dance. You got the Molotov dance, right? Little. Get out that Molly. Get out that Molly. Hot feet. Hot feet, baby. Thank you guys for the love and chat. Wszystkie skiny ze skrzynki na 20-lecie Counter-Strike'a wyświetlają się właśnie teraz na ekranie. Osobiście jestem mega podekscytowany skinami z tej skrzynki i wszystkimi nawiązaniami do różnych etapów rozwoju gry. Oprócz skrzynki dodana również została kapsuła z naklejkami, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Dodatkowo do trybu Deathmatch, Casual oraz Scrimmage zawitał już nowy cash, więc tylko pozostaje czekać, aż za kilka dni będziemy mogli na nim zagrać mecz turniejowy. No i co, to by było na tyle, dajcie znać co sądzicie o nowych skinach, jak i nowej kosie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba z dzwoneczkiem. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i pionaka.